Co wiemy o świecie? Przekonajmy się! Witamy w programie Mniej Więcej. W programie, w którym komplikujemy proste rzeczy. A dzisiaj ponownie wyruszamy na cały świat. Tak, dokładnie. Będziemy podróżowali, będziemy się dowiadywali o świecie, tak żeby być mądrzejszym każdego dnia. Dokładnie tak. Będziemy dzisiaj zarówno w Europie, jak i w Azji, jak i w Ameryce. Nawet do Australii być może zajedziemy, ponieważ dzisiaj mamy odcinek z mapą. Zaczynajmy. Dziś dowiemy się troszkę więcej o świecie, jak będziemy się dowiadywali, a no także Hubert, nasz tu kochany, cudowny, będzie nam zadawał pytanie, a naszym zadaniem będzie odgadnąć, o jakim kraju jest mowa. I będziemy mieli tutaj rzutki, później rzucali do mapy. Dokładnie tak. A dzisiaj na naszej mapie jasno-niebieskim kolorem zaznaczyliśmy obszar Azji, regionu, którego smakami inspirował się nasz dzisiejszy partner, czyli nudle street food od winiary. Znajdziecie je w każdym większym sklepie i łatwo przygotujecie w 5 minut. Wystarczy czajnik i gorąca woda. I dodatkowo, jeszcze wiem, że w dzisiejszym odcinku jest specjalny twist. Hubert. Dokładnie. Za każdym razem, jeżeli będziemy mówić o kraju azjatyckim, to jeżeli nie traficie w niego, albo traficie, jakby nie ma znaczenia, ponieważ punkty wasze liczą się razy dwa. To znaczy wraca nasz kochany mnożnik. I to nie tylko raz, tylko kilka razy on wystąpi, zatem tak. Ten odcinek może się zmienić w każdym momencie. Absolutnie tak, więc generalnie... Bardzo się cieszę, bo będziemy mieli dużo... Ile mamy wyłącznie krajów? 13 krajów, jest 13 krajów na mapie, 7 krajów dzisiaj będziecie zgadywać. No jestem bardzo ciekawy, jak wam wyjdzie, bo niektóre ciekawostki nie są absolutnie oczywiste, a niektóre są nawet zbyt oczywiste. To dobra, tak wam powiem, czyli specjalnie zrobił trudny, podchwytliwy poziom. On teraz udaje, że to jest proste, tak. Oczywiste... Czyli cała moja wiedza z Gogesera się na nic nie przyda, mówisz, tak? Tak, to całe ja, jak to mówią, nie? Jak, okay. Ale właśnie tak to będzie wyglądać, ale jak nudle mamy gotowe, dobra, to... zamykaj wieko. Od nudli. I co? Lecimy do pierwszej rundy. Czas na pierwszą rundę i czas na niesamowitą wiadomość, moi drodzy, bo nareszcie gracie o coś. Mamy nagrodę. Po 6 miesiącach wreszcie nagroda. Nieprawda, była raz nagroda. No, nawet ty, Madziu, tak, dostałeś. Tak, mieliśmy nagrody, pułapki na myszy i inne rzeczy. W większości jesteśmy tu karani. I koronę z pudełek po pizzy już użyte. Dobrze, jaka nagroda? Ale to nagroda będzie fantastyczna. Macie roczny zapas. Ile? Roczny zapas waszych ulubionego, waszego smaku nudli. 12 miesięcy. 365 dni. Dobra, już nie zamienię na godzinę. Czasami więcej. Więc nagroda jest duża. No i w takim razie, moi drodzy, pytanie. Dobra. Pierwsze. Ciekawostka. Okay. A kto z nas rzuca pierwszy? Nie no, kto pierwszy? Od razu. Ja się boję Huberta. Ja muszę uciec, poczekajcie. Nie, nie tak szybko. Ja się boję Huberta. 3, 4. Wybieraj, kto może być pierwszy. No ja. Dobra, okej. Okay, to tak, pierwsza ciekawostka. No. Hymn tego kraju nie ma żadnych słów. Czemu ja wybrałem siebie? Czemu jestem taki głupi? Dlaczego ja to zrobiłem? A, bo nie muszę się zgłaszać. Nie musisz się zgłaszać, no bo tego. Ja się odsuwam, Mandzio, w takim razie. W bezpieczną odległość. Dobra, Polski ma... Powiem, pójdę taktycznie. To jest moment, gdzie rzucam lotką w miejsce, gdzie jest najwięcej krajów. Mhm. Rzucam w Azję. I co, liczysz, że to jest mnożnik? Tak. I że jakoś umkniesz temu? Tak. Chyba umknę! Ej, wierzę, że umknę. W ogóle. Bo hymn, który nie ma słów, to jest Hiszpania. Dlaczego? Dlatego, że ma różne autonomiczne regiony. I dla każdego autonomicznego regionu są inne słowa hymnu, więc wydaje mi się, że to jest Hiszpania. Ale mogę się bardzo mylić. Może być zawsze Niemcy. No właśnie, Ignacy, trafiłeś w Niemcy, tak. Ale... Oni słowa mają. Ja wyciągam, moi drodzy, bardzo ładną, kolorową... Powiedz mi, czy miałem rację, ja z tym myślałem. Nie, nie powie ci. On przecież musi zmierzyć najpierw. Powiem wam tak, poprawną odpowiedzią na tę ciekawostkę jest Hiszpania. Czyli jedna. Rzeczywiście. No. Dobrze, pamiętam. Więc, Ignacy, w takim razie na twoje konto wędruje punktów... Ale dobrze, punktów. To nie jest runda azjatycka. To nie jest runda azjatycka. To nie jest runda azjatycka. 6. O! Ale masz dziurkę, masz dziurkę. Mam dziurkę, tak. Ja pamiętam, że właśnie przytajam... Nie, zero. Zero. Mandzio, po prostu zero. 36, Mandzio, nie 0, tylko 36 punktów. Dobrze, przewaga idzie do mnie, bardzo to dobrze. To jest tylko jedna stopa różnicy, spokojnie. Tylko jedna stopa, dokładnie. Więc ja jestem stopę bliżej do zwycięstwa, a my idziemy do kolejnej rundy. Ciekawostka o naszym następnym kraju. Mm-hmm. W tradycyjnym modelu lewa ręka uważana jest za nieczystą. Nie można jej używać do jedzenia. Czemu ty dostajesz ciekawostkę, gdzie ja rzucam jako drugi z kategorii przedszkolak i ja dostaję ciekawostkę, dobrze, może z tej samej kategorii każdy o tym wie, ale akurat taką, na którą nie umiałem odpowiedzieć. A co się lepiej chubi? Dobra, już. Nie no, nie odsłoń. Zasłoń. Zasłoń całość. No. To i tak tu. Poczekaj, jeszcze są moje ręce, które jak wszyscy wiemy w tym programie... Ja ufam twoim rękom, ja wierzę w nie. Proszę, ręce Ignacego. Dziękuję. Dziękuję. Piękne rączki. No. O! I nie jest i tak idealnie. Nie jest idealnie. I tak nie jest idealnie. A Mandzio, gdzie chciałeś trafić? Indie. A ta ciekawostka dotyczyła Indii. Także Mandzio, ty masz rację. Wiedziałem. Dokładnie. O,
Czy to jest mała nagroda? To jest mała nagroda. Czemu mój przeciwnik, oponent dostaje małą nagrodę w momencie, jak przegrał? Ale to ja nie przegrałem, na razie przegrywasz jedną bitwę, to nie przegrywasz tak. wojny, mój Mandzie, drogi. Mandzio, tu dostałeś punktów 3. Ale to jest najlepszy, który wygrałem, zatem muszę wiesz, jeszcze ciś tam. 3 punkty razy 2. 3 punkty razy 2, czyli 6 punktów zepsułem do końca Mandzia. Ignacy, ja tak na oko widzę 40 15. No, 15, powiedzmy, że 15, czyli masz 30. 30 punktów. To w sumie to całą przewagę, co ty miałeś, tak. to ja teraz straciłeś. Dokładnie straciłem. Przemieniam coś na osłodę smaku przynajmniej tutaj. Super. Hubert nie dostaje niczego. My dostajemy punkty, dostajemy nasze centymetry i lecimy do kolejnej rundy. Dokładnie tak. Trzecią rundę zaczynamy od smutnego faktu, że zostały nam zabrane nudle. To prawda. I Hubert, no tak fajnie. Kto daje i zabiera, ten pytanie ten... kolejne czyta. O właśnie, jak stare polskie przysłowie. Dokładnie, dokładnie. Ale jakby wiecie, że jeszcze przed nami takie rundy będą, więc będziecie mieli dobrze, to idźmy do nich, dawaj. Dobrze. Mandziu, w takim razie ciekawostka dla ciebie. Idealnie, super. Teraz ja rzucam pierwszy. Słuchajcie. Nie, ty rzucam. Nie, ja rzucam. Teraz akurat, Mandziu rzuca. A, dobrze. No. Słuchajcie, ten kraj jest nazywany... krajem ziemniaka. Można znaleźć tam aż 3500 różnych jego odmian. 3500 różnych jego odmian. Ziemniaka? Dokładnie. Mapa jest wasza. Kto ma tyle odmian ziemniaka? O cholera. 3000... Była Hiszpania. Był Indie. Ale Hiszpania już, nie już, płyną ale już odpadli, kraje. Już dobra, odpadli, odpadli. O to mi chodzi. No nie są ziemniaczane kraje chyba jakoś bardzo. Polska nie ma aż tylu fajnych Jestem ziemniaków. Przekonany, że to Japonia. Też bym się nie zdziwił. Albo jakiś... Chyba, że się okaże, że to jest jakaś Brazylia albo Peru. A może Malezja? Może jednak. Dobra, czy lecę ponownie w kraje azjatyckie? No to jest bezpieczny strzał. Jeżeli to jest kraj azjatycki, to będą punkty dublowane. Mhm. Ale ja wierzę, że to jednak może być Ameryka Południowa. Też chciałem. Ale żeś strzelił, byku. Tylko jeżeli się okaże, że to źle strzeliłem. Znaczy ja też myślę, że to jest tam. No, wydaje mi się, że to tam może być Peru. No, dobra, to nieważne jak jest, chyba ja na tym dobry. Bliżej to Botswana chyba od ciebie, tak. Jeżeli okaże się, że Botswana jest krajem ziemniaka. Ale obstawiam, że Brazylia albo Peru, no też tak nie myślę. No to powiem wam, moi drodzy, że w tym dużo punktów zdobędziecie. Bo ta Australia. Ponieważ prawidłową odpowiedzią jest Peru. Okej. Okay. Już chciałem zasugerować, ej, a może dobra. Z tej strony o tam? Może jednak ziemia jest okrągła. Chciałem was tak sprankować. Tak. Peru jest poprawną odpowiedzią. Mandziu, ty masz punktów 10, no. Natomiast no, Ignacy ma... 17. A to jest w ogóle dobry przyczynek do dyskusji, bo ludzie strasznie się nas denerwują, że na przykład jeżeli nie liczymy tak, jakbyś globu liczył naokoło, tylko że u nas mapa jest płaska, więc u nas liczymy po płasku. A to musielibyście w globu zrzucać w takim razie. To... Ej, to... Obracający się. Obracająca się. Ale mowa, tak powoli. Kiedyś, powoli się tak, powoli kiedyś się to wejdzie. Kiedyś musimy to zrobić. Kiedyś to zrobimy. Mniej więcej 2-0. Tak, dokładnie. Już wkrótce w twoim wideoodbiorniku. Dobra, to Mandziu troszkę mniej punktów w tej rundzie i idziemy do kolejnej rundy. Czyli jestem na wprowadzeniu. Tak. Rozmawialiśmy wcześniej o ziemniakach, to teraz chciałem jakoś mądrze nawiązać do przyszłego... Ziemniaków powstają frytki. Dobra. Sałatka ziemniaczna. To tak, ziemniaków powstają frytki, frytki są tanim jedzeniem, jedzenie tanie wiąże nam się z więzieniami, a w tym kraju jest najmniejsze więzienie, które ma 24,3 metra kwadratowego. Udało się, nie! Powiem ci, że jestem w ciężkim szoku to twojego... To są typowe podpowiedzi Huberta, tak. Absolutnie najbardziej. 24 metry, tak? 24 metry i 0,3 metra Ale kwadratowego. Ale całe więzienie ma. Tak, 24 metry kwadratowe. Jest jeden kraj, który ma małe który dystanse. Ma takie śmieszne miejsca. No. Takie memiczne miejsca ja to praktycznie. Rzucam. Ignacy, rzucasz pierwszy. Ty to rzucasz. Leć w Polskę. Polska. Polska. Nie, no. Polska. Polska górą. Jezu, nienawidzę tego rzucania. Polska górą, Ignacy. O nie, chłopie. A tam chciałem. Tak sięknie w Japonię. No. Jeżeli ktoś ma małe przestrzenie, to ja strzelam, że to jest Japonia, nie wiem. Aha, to jest logiczne myślenie, ale wiesz co? Ja polecę w Tajlandię. Z jakiegoś powodu, żeby to nie była Japonia, bo jak ci strzelę w Japonię i się w Tajlandii było na przykład kiedyś dużo słoni, jak wiemy, słonie są duże, więc może nie mają takiej małej przestrzeni. A może właśnie nie muszą mieć dużych przestrzeni. Słonie? Może, nie, może mają malutkie więzienia i mają ogromne przestrzenie wokół, których pilnują słonie, być dlatego nie tak potrzebują jest. Mieć dużych więzień. Jeżeli byliście w Tajlandii, możecie nam napisać w komentarzu. Idealnie, dokładnie tak to jest. Jaka była poprawny sposób myślenia, Hubert? Poprawny sposób myślenia? Słonie, ja miałem już przygotowaną drugą ciekawostkę, czego nie wiem, czy to by was... No, do wszystkich miałem, ale jakby nie mówię wam, żeby nie było za łatwo. Ten kraj jest, według ONZ, mieszkają tam najszczęśliwsi ludzie na świecie. Czy to wam coś pomaga? Bhutan jest najszczęśliwszy ludzie na świecie chyba. Z tego, co nie wiem. Widzę, że wam to nie pomogło. Prawidłową odpowiedzią na to, tutaj znowu możecie bić mnie, że... Teraz? Że niestety nie mamy globu.
Dokładnie, bo to jest Kanada. Przynajmniej azjatycki, przynajmniej azjatycki. Dobra, aż takiej dużej mapy nie mamy. No, ale jest dosyć spora. Ja nie wiem, czy to będzie widać teraz. Czy nie za mocno sobie to zrobiłeś? Czy sobie nie utrudniłeś? Nie, 78 dostaje Ignacy, natomiast Mandziu dostaje 69 punktów. O nie, no to przecież tyle lepiej się ode mnie poszło, byku, no. Powolnymi kroczkami tutaj zwiększam swoją przewagę, dopóki nie będzie rundy azjatyckie. Runda azjatycka już pokazuje, co to może się wydarzyć z twoimi kroczkami. Więc ja będę jeszcze, mam nadzieję, cały czas. Ale dosyć małe więzienie. To takie 4 na 5 metrów. Jak studium, mniej więcej. Mniej więcej, tak. Dobrze, to idziemy na koniec rundy. Cały czas zostajemy w tematyce jedzeniowej, już nie więziennej, bo tamto z więzienia to mamy jedzenie, idziemy tą samą ścieżką. No. Napojem narodowym tego kraju jest sfermentowane mleko końskie. Co wy na to, panowie? Coś mam na to. Mandzio, ty rzucasz pierwszy chyba, prawda? Czy to jest ta słynna lubelska wieś? Nie, to jest... Nie będę ci mówił, słynna hiszpańska wieś. Dobra, ja lecę absolutnie, to jest strzał na zasadzie nie wiem, dlatego lecę w Kazachstan. Myślę, że to jest taka z ciekawostek tak dziwnych, że może się wpasowywać tutaj. To jest dobry pomysł, Kazachstan. Tak, oj. Tak bym obstawał, kiedyś oglądałem materiał o kuchni mongolskiej, tak, oglądałem takie rzeczy i oni tam jedzą prawie cały nabiał. Naprawdę oglądałem materiał o kuchni mongolskiej, właśnie każdy się, z łaski jest właśnie z mi, kojarzy mi się Azja właśnie z wykorzystaniem nabiału na każdą możliwą formę, od każdego możliwego zwierzęcia. Tylko twoja lotka tak jest tam, że boję się, że ją trącę i spadnie. Oj. Możemy ją wyjąć? Nie. Na czas rzutu? Ojej, dlaczego? Ułatwianie. O tak. Spokojnie, jeszcze... To ustawiłeś! Ajajaj, jesteś bliżej. Jeżeli Kazachstan, to jesteś bliżej. Nie wiem, co się uparłeś na ten Kazachstan, także obydwoje, obaj chcieliście trafić. Ponieważ jest to prawidłowa odpowiedź. Jestem naprawdę wielkim wrażeniem, że się udało. Coś tam mózg dobrze kojarzył, mózg pamiętał na szczęście. To znowu jest podwójnie. Tak, to jest kraj, azjatycki, moi drodzy, więc ja w tym momencie sprawdzę. A jeżeli kraj azjatycki, to oznacza również, że... O, dokładnie, druga część naszej azjatyckiej przygody, Hubert Mierz. To mamy kurczaka. Tak. Ostatnio jak spróbowałem nudli, zostałem zwycięzcą. Czy teraz jak ich spróbuję, to powiesz, że nadal nim jestem? Ignacy ma punktów 14, które mnożymy razy 2, czyli 28. Oj! Boże, albo to do dołu liczymy. Tak, natomiast... To może zjeść 28 nudli, natomiast Mandzio otrzymuje 5 punktów, czyli dopisuje do twojego konta 10. Ej, to ja mogę tylko 10? Nie, dobra, wycofuję tę zasadę. Mieliśmy ziemniaki, frytki, mieliśmy zsiadłe mleko. Od konia. Mieliśmy nudle dwa razy. Tak. Tak, więc cały czas zostajemy jakby w jedzeniu, moi drodzy, cały czas się przy tym dookoła tego kręcimy. Nikt się nie spodziewał tego w tym programie. Nie wiem, dlaczego jedzeniu. Przeczytałem właśnie podpowiedź, bo to nie ma absolutnie sensu. Nie, kontynuuj. Zostajemy w jedzeniu, ponieważ jedzenie takie jak frytki, bardzo kojarzy nam się z latem. Z latem, jak jedziemy, to jest gorąco i często na przykład siedzimy bez koszulki, a prowadzenie samochodu bez koszulki w tym kraju jest przestępstwem. Znam to skądś. Ja znam ten przepis. Gdzieś o tym słyszałem. Kto rzuca pierwszy? Ja czy Ignacy. Ty? Ignacy. Ja o tym słyszałem. Ja też o tym słyszałem. To jest jedna z tych ciekawostek. Tak. To jest jedna z tych ciekawostek. Tylko czy ta ciekawostka pochodzi z Botswany, z Australii, Malezji, Tajlandii, Arabii tam mają dużo tego. Czekaj. Dobra, ja spróbuję, chyba wiem. Indochiny daj. Dobra, Indochiny, a ja lecę w Arabię. Może w Peru jakieś, a może w Australii by nie mieli czegoś takiego. Dobra, polecę w Arabię Saudyjską, i to ewentualnie i zarówno i Botswanę, Peru i Brazylię mi tutaj pokryje. No, albo Brazylia już była. Brazylia. Nie, Peru już było. Brazylię mi pokryje. Dobra? O! Super, pasuje mi. Okej. Okay. Ty masz prawą stronę, ja mam lewą stronę. Widzę, że obydwoje... Obydwaj. Widzę, że obydwaj trafiliście... W kraj Orientu. Tak. Powiem wam, że to był dobry strzał, ponieważ to jest nasza trzecia... Azjatycka runda. Tala, dokładnie. O. Zobaczymy... O nie, to niedobrze, bo to daj mi naprawdę małą szansę. Prawidłową odpowiedzią na to, w międzyczasie jak będziecie konsumowali, moi drodzy, nudle, jest, uwaga... Nie Japonia, proszę, żeby to nie była Japonia. Ale to jest to dobre. Jadłeś? Spróbuj sobie na okazji. To dobre wychodzą. Prawidłową odpowiedzią jest Tajlandia. Nawet najlepsze nudle nie mogą posmakować w momencie, jak będę miał punkty razy dwa teraz. Mandziu, 23 punkty, razy dwa, 46 punktów. No. Natomiast Ignacy, ale malutko. Bardzo. 4 razy 2, 8 punktów tylko. Dobra, to skoro mamy jeszcze chwilkę, teraz już byliśmy po trzecim smaku, który ci najbardziej siedzi. Chyba te.
O. Chyba ze wszystkich to najbardziej mi smakują teriyaki, mają naprawdę fajny posmak, są leciutko słodkawe i imbir też czuję. Mocny okay. Imbir w nich. Miała bardziej kurczak siedział, tak mi się wydaje. Kurczak tak? Chyba najbardziej. To byś się spodziewał, że wybierzesz kurczaka? To by się spodziewał, że wybierę kurczaka. Nikt się nigdy nie to spodziewał. To wiem, jaka będzie zaraz moja nagroda, chyba jak, że naprawdę jakaś jaka jest teraz różnica punktów tak naprawdę? O. Bo to jest ważne pytanie, ponieważ teraz będziemy się zbliżać taktycznie będziemy do rundy grali. Finałowej, dokładnie. O. Ignacy, masz 167, Mańcu masz 177, czyli 10 punktów. 10 punktów różnicy. No dobra. No weź, żeby to nie była jakaś tutaj teraz zagadka, którą Ignacy od razu zgadnie. Jest jeszcze twoja ręka, okej. Okay, twoja ręka na pewno tutaj... Może jeszcze pomóc, nie? ...zawiedzie. Mm? Lecimy do ostatniej rundy, do finałowej. Czas na grę o wszystko. No. Różnica punktów to 10, więc niedużo. I ciekawostka, którego teraz dotyczy. No, zmartwię cię, Mandziu, jest geograficzna. Jest to kraj, którego miasto jedno jest położone na ponad 44 wyspach. Jedno miasto. Jacy, Mandziu, tu rzucasz pierwszy. Ja? Tak, bo to runda nieparzysta. Okay. Nieparzysta, więc to rzucasz pierwszy. Zastanawiam się, czy to będzie Malezja, czy to będzie Australia. Malezji nie było, była Tajlandia. Nie było Malezji, ja polecę Malezję. Ja po prostu polecę w Malezję. Ja polecę na Australię. Ja lecę na Australię. Mam nadzieję, że to da mi zwycięstwo. No, nagroda w tym programie jest wreszcie. Byłby przypał nie wygrać. Dawaj. Ach, mogło być trochę bliżej, ale nieźle, nieźle. Dobra, to ci powiem tak, Mandziu. No, teraz słucham. To bardzo przegrałeś, bo Australia już była, to był kraj ziemniaka byku. Nie, Peru. Czemu go wyprowadziłem z błędu? Mogę powiedzieć, o tak, Jezu, pajacy jestem. Chcę zagrać się tak inaczej, bo jakby zagrałem teraz taktycznie, czyli stawiam na to, że to nie jest Australia, że to jest cokolwiek innego, więc po prostu rzucę nad ciebie i będę miał bliżej do wszystkich innych krajów, jeżeli to jest prawda, to jest prawda. Więc ja rzucam w Indochiny, bo wtedy jestem bliżej, może się pomylić. No ja zakładam, że to już nie jest kraj azjatycki po prostu. No to nadal uważam, że jeżeli rzucę gdzieś w Indochiny, w okolice Indii rzucę, to będę miał bliżej tak, do ciebie. Tak to prawda. Chyba. Spróbuję. Albo w Ocean Indyjskim rzucę. No. O. Okej, okay, okej. Okay. Tak chciałem zagrać. Jest bliżej. Czy to jest różnica 10 centymetrów, którymi wygrasz, Ignacy? Sprawdzimy. Tak czy siak wygrasz, mi się wydaje. Jeżeli to nie jest Australia. Jeżeli jest Australia, jeżeli to jest Australia, wydaje mi się, że i tak wygrałeś. Nie wiem. To tak. Australia to nie jest. Okej, okay, czyli wygrałeś. No. Ale, uwaga, bo na przykład jeżeli to jest Malezja, to różnica będzie zbyt mała. Nie, wygram z nim. Nie, bo 10 przewagi. Punktów. Przewagi, a ja będę od Malezji bliżej niż on za. A, no. 10, a nie Mandziu ma przewagę. Nie, ja mam 10. Nie, Ignacy ma przewagę, ja Ignacy ma przewagę. Ja tak zagrałem, wiesz, jak wyrachowany wyga, no, kolego. Okay. Dobra, no to nie chciałem robić suspens, ale no, nie mogę. No dobra, jaki kraj? Uwaga, tym krajem jest Polska. Polska! O Świnoujściu. A nie, Świnoujście. Świnoujście. Bo w Wrocławiu jest dużo mostów, to wiem, ale... Tak. Świnoujście. Okay. To jest... Wiedziałem, że aż na ilu? Na 44. Wow, ja wiedziałem, że na kilka, ale że na... No. Też się zdziwiłem. Dobra, to jeszcze policzmy punkty, żebyśmy dla dziennikarskiego obowiązku mieli pod sam koniec. No ale gratuluję. Ignacy 31, no. Mandziu natomiast twoje punkty to 47. Gratuluję najsmaczniejszego zwycięstwa w tym programie. Dziękuję Ignacy. Serdecznie. Ignacy, czas na nagrodę, nareszcie. Nareszcie nagroda. A my tak. Możemy tylko pozazdrościć. O, panie kochany. To nie jest twój roczny zapas jeszcze nie do końca. Nie jest jeszcze mój roczny do końca. Ty możesz wziąć sobie swój smak ulubiony jako nagrodę pocieszenia, a to jest moja nagroda. Patrzcie, to jest tak, to jest, wy jesteście sobą, macie swoje nudle, cieszycie się swoim życiem, to jest wasz kolega. To dokładnie jest wasz tak. Kolega i on nazywa się nie Ignacy. Moi drodzy, wam bardzo serdecznie dziękuję. My widzimy się w każdy wtorek oraz sobotę o godzinie 18. Cześć.